I witajcie, jestem Heavy, witam z kolejnym odcinku z naszej serii z Resident... Boże, chciałem powiedzieć z Resident Evil. Z Fear 3. Z trzeciej części Fira. W poprzednim odcinku leciliśmy helikopterkiem na koniec i się rozbiliśmy w jakimś sklepie. No czemu się włączasz, jak klikam? Tylko... O panie, co to jest? Nie mam pojęcia, chyba nie chcę wiedzieć. O, coś biega. Coś biega i to nie jest przyjemne. Nie jest miłe. Bo mi się w oczach pierdzieli. No, nieźle, nieźle. Że tak powiem. Ci przeciwnicy nie będą jakoś szczególnie groźni. Dopóki nie pojawi ich się milion, to będziemy bezpieczni. Oczywiście widzimy jakieś świeczki. To świeczki były! Fuck you. O, jakieś kurde dziwne znaczki. Poszukaj wyjścia ze sklepu. Okej. Okay. Ja myślałem, że to trzeba kulturalnie. Okay, łącze mentalne, ile brakuje nam? O, do piątego jeszcze trochę. Dobra, nic nie da się. Bo tu musimy iść. Okej. Okay. Jakaś dziążka. Damski toalecie. Coś tu narobił. Tyś go rypał pewnie. I on umarł. No, się nie dziwię. Ciebie nie mogę wchłonąć. Czy tak to nazwę? Przynę zapalałem. Okej. Okay. Tego się nie spodziewałem. Dostał heada, chyba. No, dostał w pysk w każdym bądź razie. Dostał w pysk. Tu mamy jakiś proszczłonkowanych. Tu mamy jakieś dziwne. To jest chyba Alma. Tak w bardzo takiej dziwnej formie przedstawiona. Ale chyba arma. Co tu się odpierdziela? Co tu się od Janie Pawla? Rozbiegła się hołota. Wiecie, mogę wchłonąć. Ile jeszcze ich wchłonę? Cztery. W ciągu tego jednego. Tylko... Znaczy jeszcze nawet... Dobra, chciałem powiedzieć, jeszcze nawet jednego przeciwnika nie zabiłem, ale to jest bullshit. Bo już zabiłem jednego. Czekajcie, teraz próbuję sobie przypomnieć. Aha, czyli tutaj nie ma tego... tej lalki, czyli będzie gdzieś indziej. Znaczy ja wiem mniej więcej, gdzie ona jest. Zastanawiam się, czy to czasami nie tutaj. Nie. Uciekające szczury 2. Fuck ja. Dobra. Takie dobre telewizory psuć. Mi się by przydał jeden. Mógłbym wtedy zainwestować w jakąś konsolę nowej generacji. Żeby zagrać w jakieś ekskluzywy.
Jaka. No, to już nie było miłe. Troszeczkę się tego przeraziłem, nie powiem. Piąte już w tym odcinku. Dobra. Raz każe śmierć. Ja wiem, co tutaj będzie. To będzie wojna. Okej, znokautowani i atak na nogi, osiągnięcie blokowane. Okej, easy. Jeszcze żyjesz? Okej. No to jest ciężkie do zrobienia. Okej, zgaś lampę. Okej, ten uciekł tutaj. Ach, ta gra jest dzika. Się tak ją określę delikatnie. Cały czas boję się, że ten świr któryś mi wyskoczy. Lodówki. Okej. Chyba nie mogę nic zrobić. Co to za dzikie dźwięki? Alma se tu stała. Klasyka gatunku. Okej, to ja rozumiem. Tego zaś nie rozumiem. No ale kim ja jestem, żeby to rozumieć? Oh shit. To na pewno nie należało do najmilszych rzeczy. Okej. O. Okej. Popadali. Ciebie wchłonę. Ile już w tym? A. Tylko 6 razy. Co to jest 6 razy? Co to jest? Gdzieś okiem ma ryj? Ma pocięty ryj. Co ci się stało, przyjacielu? Dobra, chyba niedługo będę musiał się z nimi napieprzać. Na pięści. Bo amunicji mam niewiele. Kto umarł, ten nie żyje. Taką mam nadzieję przynajmniej.
Он меня выстрашил, гной. Ни гривен тебе так не страш. Окей, слышим уж наших старых знакомых. Окей, вончим метальные, те гранаты, то меня интересуют. Где я могу идти? Tutaj nie. Podejrzewam, że zaś zboczyłem z drogi, powinienem pójść tutaj. Okej, dzień dobry. Okej. Ja bym sobie jednak pochodził z tym. Aha, tam się nie da wejść, okej. Okay. Tu mamy zablokowane, o nie, nie, nie. Wózek. Pieprzony wózek. O. Tylko mi coś tu nie odpowiada. Z tego, że ja tu czuję się tak. Nie wiem, co tam blokuje. Ale. Ale nie jest fajnie. A, mamy strefę teraz ogrodową, okej. To tu powinna być lalka. Tyle kamikadze. Pieprzeni kamikadze, nigdy ich nie lubiłem. Czy nikt ich nie lubi, dlatego wybuchają. Znaczy, bo... Bo wiecie, to są takie ostatnie środki, które których nikt tam nie chciał i nie przydają się w walce, dlatego by... O, siema. Ty panie kucharzyk. To gdzieś powinno być. Gdzieś za taką zasłonką właśnie. Nie zajmę te numery kościół. Bo ja muszę się zorientować w terenie. Mniej więcej. Gdzie to było? Gdzie ta lalka mogła być? Słyszę tych nielubianych. Ła! O kurde. Okej, wybuchnął sobie. Też nie tu. Gdzie jest ta lalka do cholery? Ona gdzieś powinna... O kurde.
Okej, okay, padł. A tutaj nie czasami? Też nie. Wejdź, no to jeszcze raz, przyjacielu. Może gdzieś przegapiłem? Czy bo tu jeszcze niby jest to... Czekajcie, tu jest jakieś przejście. To jest przejście donikąd, tak szczerze. Dobra, najwyżej. Nie będę jakoś się srało tę lalkę. Bo one się pojawiają w losowych miejscach, no, no. Nie fajnie, że aż w tak losowych. Okej. Okay. Albo to gdzieś tutaj będzie. Okej. Okay. Okej, okej, okej. Marłeś? Ty też zaraz i ja też. Ktoś jeszcze? Czemu was to tak dużo? No nie. Tego nie wie nikt. Znaczy ja wiem. Co to się stało teraz? Do czego to tak? Nie znajdziesz jej, tak? Wyższa ranga. Więcej granatów, plus jeden granat. Okej. Ale my mamy pośród tego mięsa chodzić. I to coś ma nas straszyć. Kurde, gnój. To se ludzie wiszą. Bo czemu nie? Lalki jak dotąd nie widziałem. Więc no. Przykre. Nie wiem, czy tu powinienem iść. No, jest plus jeden granat. Tak, tutaj. Okej. Okay. Dzień dobry. Dostałem jolkę. Okej. Okay. Są jacyś fanatycy. Okej. Okay.
Окей. О, фак. Чому у вас есть то аж тыле? Okej. Czekaj, bo tam coś widziałem i chcę potwierdzić swoją teorię albo ją obalić. A, to jest tylko strzelba. Dobra. Myślałem, że tam jest rakietnica, ale to by było bez sensu w tej misji. Tędy nie przejdę, bo tu jestem za gruby. Widzę cię. Przede mną nie ma ucieczki. Albo tu będzie tutaj. A, nie, nie widać. Nie, to było w takim... Raz znalazłem tę pieprzoną lalkę. Okej. Strzał w łeb i dead. Nie słyszę więcej tych tykających gówien. Więc uznaję, że ich już nie ma. No to jest dopiero art. To będzie już takie finałowe starcie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Padłeś. Ty też? Nie znalazłem tej lalki. Szkoda. Swoją drogą. Okej, to coś nas odrzuciło. I powitały nas... Okej. Ale skąd wy bierzecie te... Skąd wy bierzecie te kurde... Patrzcie, ich jest więcej coraz. Się boję, że oni jakąś hodowlę.
Okej. Okay. Było zapisywanie. Okej. Okay. Ło, wow, ale go powykręcało jak. Kurde, bo zaraz sam zdeknę. Przeładuj. Zdech jak pies. Kurde, gnoje. Parszywy. Czy wy nie wiecie? O. No tak, coś dzieje się ważnego. Wyższa ranga, refleks, wskaźnik w górę. Mistrz przetrwania, o! Znowu jestem ulubionym synem. No tak. Nękani przez swój najgorszy koszmar. Pointman i Fetel zmierzają w kierunku serca miasta. Poziom czwarty, przedmieście. Okej. Ale też na następnym odcinku, więc jeśli film wam się sporo, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie co zabrać, coś dopowiedzieć, mi wprawić, piszcie komentarze, jeżeli kanał ma się sporo i chcecie być na bieżąco, subskrybujcie, więc cześć i do usłyszenia.